bella. Zapraszam Cię, kochanie, na nasz ślub. Z Tobą zawsze. Thank you.
Szanowni Państwo, mam ogromny zaszczyt powitać Państwa na uroczystości zaślubin pani Sylwii Mankiewicz i pana Krzysztofa Piotra Janiaka. Szczególnie serdecznie witam dzisiaj Państwa młodych, najważniejszych uczestników naszej dzisiejszej uroczystości. Witam świadków, rodzinę, wszystkich gości, którzy są razem z nami. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby uczestniczyć w tej jakże ważnej, jakże szczególnej uroczystości, jaką jest zawarcie związku małżeńskiego. Jest to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ w dniu dzisiejszym dwoje bliskich sobie ludzi postanowiło połączyć swoje cele, marzenia, pragnienia, swoje życiowe plany. Miłość, szacunek, tolerancja są istotą małżeństwa. Jest to sens partnerstwa, ale również gwarancja trwałości związku. Jednym z filarów trwałości małżeństwa, o którym wcześniej wspomniałam, jest szacunek. Jest to uznawanie racji drugiej strony, jest to chęć zrozumienia ukochanej osoby, ale także równe prawa w związku. I to właśnie kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że mężczyzna i kobieta mają równe prawa i obowiązki. Są zobowiązani do wzajemnej pomocy, do miłości, do wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założą. Małżeństwo to także odpowiedzialność za siebie, za trwanie w związku, na dobre i na złe. Stawianie oczekiwań wobec partnera, ale również dawanie czegoś od siebie. Życie w małżeństwie nie zawsze jest beztroskie, ale to wspólne rozwiązywanie problemów daje obojgu małżonkom siłę do przetrwania trudnych chwil. Dotrzymywanie słów przysięgi, którą za chwilę szanowni małżonkowie złożycie, sprawi, że wasz związek będzie trwały, a codzienność we wspólnocie, jaką jest rodzina, da Państwu ogromną satysfakcję, radość i spełnienie. Zawarcie małżeństwa polega na złożeniu zgodnych oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i w obecności świadków, którzy dzisiaj są razem z nami. Pozwolą więc Państwo, że zapytam. Pani Sylwio Mankiewicz, Pani Krzysztofie Piotrze Janiak, czy jesteście zdecydowani złożyć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński? Wszyscy słyszeliśmy zgodne tak. Zatem poproszę wszystkich Państwa o powstanie. Państwo młodzi będą składali sobie słowa przysięgi małżeńskiej. Proszę, byście Państwo również wstali, skierowali się do siebie, będziecie sobie przyrzekać. I o powtarzanie słów przysięgi najpierw poprosimy Pana. Świadome praw i obowiązków. Świadome praw i obowiązków. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Że wstępuję w związek małżeński. Z Sylwią Mankiewicz. Z Sylwią Mankiewicz. I przyrzekam. I przyrzekam. Że uczynię wszystko. Że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Okay. Teraz o powtarzanie słów przysięgi prosimy Panią. Świadoma praw i obowiązków. Świadoma praw i obowiązków. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Że wstępuję w związek małżeński. Z Krzysztofem Piotrem Janiakiem. Z Krzysztofem Piotrem Janiakiem. I przyrzekam. I przyrzekam. Że uczynię wszystko. Że uczynię wszystko. Aby nasze małżeństwo. Aby nasze małżeństwo. Było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Dziękuję. Wobec tak zgodnego oświadczenia obu stron, złożonego przede mną, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i w obecności świadków,
ogłaszam, że związek małżeński między panią Sylwią Mankiewicz i panem Krzysztofem Piotrem Janiakiem został zawarty zgodnie z prawem. Od tej chwili jesteście państwo małżeństwem. Bardzo państwu gratulujemy. Symbolem zawartego w dniu dzisiejszym małżeństwa będą te oto obrączki, które za chwilę poproszę, żebyście sobie je państwo wzajemnie wymienili. Teraz poprosimy, żeby pani założyła obrączkę swojemu mężowi. Obrączki zostały założone w sprawie nazwiska małżonków. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że mąż i żona mogą przez oświadczenie złożone przy zawarciu związku małżeńskiego pozostać przy swoim nazwisku, do swojego nazwiska dodać nazwisko współmałżonka lub przyjąć nazwisko małżonka. Po tych wyjaśnieniach poproszę, żebyście państwo złożyli oświadczenie o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeńskiego. O to oświadczenie najpierw poprosimy pana. Proszę wskazać, jakie będzie pan nosił nazwisko. Dziękuję. Panią również poprosimy, żeby pani wskazała, jakie będzie pani nosiła nazwisko. Janiak. Dziękuję. Dowodem zawartego związku małżeńskiego będzie akt małżeństwa sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Elblągu. Dokument ten zostanie przygotowany na podstawie protokołu przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Dlatego też za chwilę nastąpi uroczyste podpisanie tego ważnego dla państwa dokumentu. Zapraszam państwa młodych tutaj obok do naszego stołu, gdzie złożymy podpisy na dokumencie. Miałam dane Hanita Mechana i dane świadków. Po raz ostatni podpisuję pani swoim dotychczasowym nazwiskiem, czyli imię i dotychczasowe nazwisko. Każdy kolejny dokument podpisuje pani już nazwiskiem, które w dniu dzisiejszym pani przyjęła. Z pana dwa imiona i nazwisko tutaj nie. Teraz poprosimy panią świadek o złożenie podpisu. Stanu Cywilnego w Elblągu został przygotowany dla państwa dyplom. Jest to pamiątka z tej dzisiejszej uroczystości, która będzie państwu przypominała o tej ważnej, najważniejszej dacie, o tym ważnym wydarzeniu. Bardzo
Szanowni Państwo, drodzy małżonkowie, nasza uroczystość dobiegła końca. Ja z tej strony pragnę Państwu bardzo serdecznie pogratulować, życzę wszelkiego dobra, radości, miłości w każdym dniu. Wszystkiego najlepszego. Chciałam Państwa jeszcze poinformować, że po aktu małżeństwa zapraszamy do Urzędu Stanu Cywilnego od wtorku. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Państwa i brawa dla Państwa. Jedno zdjęcie takie w waszym domu.
Będzie, bo później go przywiozą. Przepraszam. Później go przywiozą, spokojnie. No właśnie, żeby tego zobaczyć. Państwa, uciekły z tego skarba małego. My jutro będziemy, ale pokusimy. Tak jest. Nie jedziesz? Dlaczego nie? Nie, bo zrobi, zrobi kazanie o mnie. No nie. Bardzo dobrze. Ale to nie macie przyjść. Będzie pan, będzie. Będziemy ten kościół. Będziemy. No. Dawaj to w przodu.
Łapki w górę! Na miejscu! Na miejscu! A, na miejscu! No z tą taczką nie. Panowie, chodźcie, zróbcie rządek jeden, bo tak z tyłu nie będzie was widać. No przykucnąć ktoś. Nie, para młoda nie. O, o, właśnie, teraz, super. Uwaga. Klapa opadła. Trzeba do góry. Twarz jest twarz. Twarz pokazać. Yeah.
siadaj. Witam na weselu. Pan młody przed pierwszym jeszcze tańcem weselnym, ale było ostre przybuksowanie przed wjazdem na salę na motorze. Udało mi się złapać na kamerę. Biała chmura dymu poszła aż na całe działki. Palenie gumki było. Palenie gumki chyba jest do wymiany, co? Już do wymiany. I taki koszt takiego opony? 1000 zł. No prawie. No ale było to efektowne i super.
Raz w życiu można, raz w życiu można, nie? Super. No nie, nie. Tam na kontrolę, ale tam... Jak tam przed, przed zabawą, bo to za chwilę się zacznie. Najważniejsze. Zaraz się rozkręci, pewnie. Thank you.
it happened to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Zapraszam do tańca!
prowadzić? Nie, słuchaj, powiedz mi tylko, gdzie jest sprzęgło i hamulec i resztę się dowiem po drodze.
standing next to me. I feel like you were gone. It's all the things you never showed. But if you don't